tym roku mija 230. rocznica śmierci Wolfganga Amadeusza Mozarta. Podkarpacki Teatr Muzyczny Halka z myślą o melomanach przygotował operę Bastien i Bastien. Premiera w sobotę w sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W studio Emilia Jakubiec-Lis, prezes Podkarpackiego Teatru Muzycznego Halka oraz pan profesor Jacek Ścibor, reżyser opery i wykonawca. Witam państwa bardzo serdecznie. Zaczniemy może od pana profesora. Panie profesorze, czy wszystko jest już przygotowane i dopięte na ostatni guzik? Mamy nadzieję, że tak, ponieważ już wcześniej spektakl miał swoje miejsce miesiąc temu. Mówiąc ogólnie o operze Mozarta, no cóż, wielki dramaturg angielski Szekspir powiedział, że człowiek jest niczym, a jego dzieło wszystkim. Tak więc uważam, że Wolfgang Amadeusz Mozart jest godną osobą zapamiętania i piętnowania w nas wszystkich, abyśmy o nim pamiętali, bowiem to geniusz ludzkości. W wieku 4 lat zabrał się za sztukę kompozycji. W wieku 6 lat już są wydawane jego pierwsze kompozycje, choćby 6 sonat klawesynowych, 4 sonat klawesynowych czy 6 sonat skrzypcowych, a w wieku właśnie 12 lat, jak wspomniała pani redaktor, ten oto młody geniusz bierze się za pisanie opery Bastien und Bastien. No i ciekawa rzecz, prawda? Młody chłopak pisze operę, operę, która jest ciągle odtwarzana. Czy pan jako reżyser musi jakoś uwspółcześniać to dzieło, czy skupia się pan na oryginale? Proszę pani, to zabawny, beztroski utwór operowy opowiadający o wciąż dyżurnym temacie, jaki dotyczy ludzkości, a tym tematem jest miłość, więc większych kombinacji nie ma. Nie należy, uważam, aż jej tak bardzo uwspółcześniać, ponieważ jest to sztuka Mozarta, więc człowiek przychodzi z ulicy po to, aby zażyć tego świata sztuki dawnej, więc ja odnoszę się do tej tradycji w swoich reżyseriach. I ta opera jest też niezwykła, bo mamy tylko 3 bohaterów, 3 osoby występują na scenie. Pan jest też jedną z osób występujących. Tak. Niewątpliwie muszę powiedzieć, że z dużym wyczuciem czy też zagłębieniem się w tajniki muzyki mozartowskiej tym razem zaproszą państwa Jadwiga Kot-Ochaus-Soprar, kreująca partię Bastien, Marcin Korbut, bas-baryton, kreujący postać Kola i moja skromna osoba, kreująca postać Bastien, głos tenorowy. Pani prezes, współpraca z panem profesorem wiem, że jest od niedawna, ale jak widać jest bardzo owocna. Współpraca z panem profesorem to dla nas nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim zaszczyt. Jesteśmy, można powiedzieć, na początku naszej drogi artystycznej, o czym za chwileczkę wspomnę. To też i tutaj pomocna dłoń, która jest jednak w zasięgu naszym, właśnie ze strony pana Jacka, jest tutaj dla nas bardzo, bardzo istotna, bo rzeczywiście postawienie takiego, można powiedzieć, no dzieła, jakby nie patrząc, Wolfganga Amadeusza Mozarta, jednak wymagało kunsztu, krótko mówiąc. A tak jak no tutaj też mamy tego świadomość, w naszym środowisku też jest dużo osób, którzy mają swoją pasję, czego dowodem jest właśnie osoba pana Jacka. I przede wszystkim chęć współpracy z nowo powstającym teatrem. To jest dla nas bardzo, bardzo istotny akcent, o czym wspomniałam. Plany na przyszłość. Plany na przyszłość, cóż, zobaczymy, co los da. Na razie chcielibyśmy utrzymywać ten nurt, ten kierunek, który żeśmy sobie przyjęli. Mam nadzieję, że też troszeczkę przy wsparciu ze strony pana Jacka Ścibora, który też tutaj, tak jak do tej pory, będzie nas troszeczkę też wspierał zarówno swoim pięknym głosem tenorowym, jak i również umiejętnościami reżyserskimi. Także no, chcielibyśmy się oprzeć przede wszystkim na muzykach zawodowych, na muzykach, którzy no, mają doświadczenie, mają warsztat artystyczny, muzyczny, no bo wiadomo, w tej chwili tutaj w Rzeszowie jest potrzeba stworzenia teatru na poziomie zawodowym, więc też tutaj chcielibyśmy w tym kierunku zmierzać i generalnie skupiając w naszych szeregach osoby, które wyszły spod skrzydeł wspaniałych pedagogów, będziemy starać się zapewnić im tę możliwość, żeby mogli się
sprawdzać, realizować przede wszystkim. Bo oprócz codzienności trzeba jednak mieć coś dla ducha, dla duszy. Panie profesorze, jak z pana perspektywy wygląda ta współpraca? Jak się tutaj dowodzi takim zespołem, o którym wspomniała pani prezes? Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się współpracuje. Tym bardziej, że pani prezes, to co wcześniej powiedziała, zwraca uwagę na wykształconych śpiewaków, wykształconych artystów i rzeczywiście w rzeczy samej tak jest. Coraz więcej jest absolwentów wśród nas Akademii Muzycznych, Wydziałów Wokalno-Aktorskich. To też z większą przyjemnością i z dużą łatwością mi się współpracuje z takimi osobami. Są to w pełni profesjonalni artyści przygotowani na scenę. Wspomniał pan, że premiera już miała miejsce. Jak długo trwały przygotowania do realizacji tej opery? Przygotowania trwały około 2,5 miesiąca. Zaczęły się już od wakacji, co prawda, ale szły one owocnie, ponieważ no, ułatwiało mi to sam fakt, że tylko jest 3 osoby w operze, więc, że tak powiem kolokwialnie, szybko nam się było dogadać, porozumieć, stworzyć czas dla siebie, przestrzeń. Niekoniecznie ona się odbywała, ta próba, mówię, w Wojewódzkim Domu Kultury, również w Instytucie Muzyki, dzięki uprzejmości władz uczelni. Tak więc wszystko było jak najbardziej, szło w pomyślnym kierunku i udało nam się bardzo szybko, zgrabnie tę operę dopiąć na ostatni guzik. Widzi pan, że na Podkarpaciu ta przestrzeń właśnie do opery, do muzyki klasycznej jest, prawda? Ludzie są też spragnieni takich doznań. Proszę pani, my jesteśmy krainą z wielkimi tradycjami muzycznymi. Stąd wywodzi się bardzo dużo artystów, znaczących artystów, nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Mamy przecież Podkarpacką Filharmonię, mamy wspaniałe chóry, mamy swoją tradycję, mamy Instytut Muzyki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Tak więc nasi ludzie to są wygłodniali i wyćwiczeni odbiorcy wysokiej kultury. Pan nad czym pracuje teraz? Opera operą, ale co jest jeszcze w przygotowaniu? Proszę pani, ja w tej chwili pracuję nad własnym recitalem, przygotowuję się do recitalu pieśni hiszpańskich. Kiedy możesz? Kiedy? To najprawdopodobniej już za kilka miesięcy, bo równie będzie nagrana z tego płyta. Mam w przyszłości równie w planach nagranie płyty z dziełami, z dziełem właściwie współczesnego kompozytora rzeszowskiego Dominika Lasoty. Są to treny do słów Jana Kochanowskiego, dzieło, które zostało specjalnie mi dedykowane. Czyli plan ambitny, dużo możemy się spodziewać. Moimi rozmówcami, drodzy państwo, byli pani Emilia Jakubiec-Lis, prezes Podkarpackiego Teatru Muzycznego Halka oraz pan profesor Jacek Ścibor, reżyser opery i wykonawca. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić państwa na sobotnią operę Bastien i Bastien. A my zmieniamy temat. Oddalasz się, to tytuł koncertu poświęconego Jerzy.